Wszystko wskazuje na to, że nowym zawodnikiem tarnowskich jaskółek zostanie Mikkel Michelsen. Spółka Żużlowa Unia Tarnów nie potwierdza jeszcze tych informacji, jednak również im nie zaprzecza. Duńczyk w poprzednim sezonie jeździł dla Ostrowi Ostrów Wielkopolski. Wcześniej reprezentował barwy leszczyńskich Byków. Michelsen to mistrz Europy juniorów i drużynowy mistrz świata juniorów. Spekuluje się również, że w Tarnowie zobaczymy najprawdopodobniej utalentowanego juniora Krystiana Rempałę, który w poprzednim sezonie notował dobre występy w PGE Ekstralidze w barwach rzeszowskiej Stali. Kibice wciąż czekają na podpis pod kontraktem Artura Mroczki. W najbliższym czasie dojdzie do kolejnych rozmów na linii zawodnik klub. Ważny kontrakt z Unią ma Leon Madsen. Wcześniej z klubem dogadał się także Kenneth Bier. Klub porozumiał się także z głównym partnerem Grupą Azoty. W przyszłym roku zaangażowanie finansowe Grupy Azoty będzie wyższe niż w 2015 roku. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.